Siemaneczko, z tej strony Mister Adamu 15. I jak widzicie, dzisiaj gramy w FIFA Ultimate Team i to jest mecz, w którym będę walczył o Ligę Szóstą. Tak, dopiero Liga Szósta. Chyba od tygodnia dopiero wziąłem się za to, by no uporczywie więcej grać w FIFA Ultimate Team niż w karierę. No właśnie, ogólnie brakuje mi tylko punktu, więc nawet nie muszę wygrać, ale tylko zremisować. Ciekawe, czy mi się to uda. Gram z moim pełnym Manchesterem, więc zobaczymy, jak będzie. Mój przeciwnik, troszeczkę widzę ruskie jakieś korzenie, ale było jakieś opóźnienie u niego też pokazane, więc boję się, że mogą być jakieś lagi, czego bym na pewno nie chciał. Zidane to Rusek, ale taki trochę pod Francuza podchodzącego. O, bardzo, bardzo ładnie. Ciekawe to było wymyślone. Ale tutaj akurat Marcos Rojo naprawdę czujnie. No i Chicharito naprawdę nie wypał w Realu, tak? Znaczy w Realu, no. W realnej Manchesterze, bo sezon nie za ciekawie zaczął. No i dostał, prawdopodobnie będzie... czekajcie, bo mamy bramkę, bardzo ładnie. Bo po raz pierwszy rozgadając się zrobiłem akcję bramkową. Bardzo jeden, no to łapka w górę murowana za to. To powiem tyle. A co do Chicharito w Manchesterze prawdziwym, prawdopodobnie no, po nieudanym początku właśnie w początkowych meczach prawdopodobnie przejdzie do Bundesligi, ale to jeszcze wszystko będzie wiadome w poniedziałek wieczorem. O, jutro, znaczy w poniedziałek, ostatni dzień okienka transferowego i wtedy się okaże. No i prawdopodobnie będzie ciekawie. No, Manchester też właśnie pierwszą porażkę zaliczył ze Swansea. No ale wiadomo, no, kiedyś... O, bardzo ładnie. De Gea. I wreszcie, no, ostatnio zremisowali, teraz czas też na jakąś porażkę, chociaż myślę, że i tak ten sezon jeden z, no z najlepszych, które ostatnio były, bo po prostu spalony chyba. Tak. I naprawdę no nie za ciekawy ten, więc dlatego ciekawy, jak Manchester dalej zagra na razie. No dzisiaj bardzo smutny dzień ogólnie dla mojej piłki, której ja oglądam, bo no Lech po raz kolejny w lidze nie wiadomo jakim cudem przegrał z Termaliką Brookbet, nie cieszę. I to bardzo, bardzo, bardzo smutne z mojej strony. Bardzo walcz, to może dalej proszę skupimy trochę tutaj na... szkoda, że to się wbił, bo odbiór Smallinga bardzo fajny, a Marcos Rojo trochę popsuł sprawę. Ogólnie jest niedziela, nagrywam to w niedzielę. Naprawdę już jestem tak zmęczony, że nie mam siły i tylko na FIFA mam siłę, bo FIFA można komentować, ja ogólnie lubię FIFA komentować, więc dlatego tutaj na to mam chęć, ale myślę, że gdybym miał nagrać, nie wiem, farminga i gadać sobie tak, to ja bym chyba padł po prostu. Dlatego mówię, wolę wrzucić wam FIFkę, więc ci co lubią FIFA na pewno będą szczęśliwi. No już na dniach podwórkowy vlog, bo właśnie w poniedziałek, oj bardzo ładnie podanie, teraz ciekawe jak, o szkoda, jutro ostatni dzień, oj chyba coś nie, nie, dobrze, bardzo ładnie, Huam, bardzo ciekawy strzał Huama na mapy, więc jest git, ale podwórkowy vlog to swoją drogą może. Nie będę tutaj. Ale tak, ogólnie uwielbiam po prostu to, że niekiedy nie działają mi moje chęci. Aha, już nawet nie zauważyłem, że on gra samymi ruskami, dlatego taki herb chyba. No ale zawsze spoko. Jeżeli za cicho mówię, to sorry. Ale trochę mnie chęci nie tak do głośnej gadki niezbytnio. No bardzo ładnie. Bardzo ładnie i teraz tak. No.
Szósta liga czeka, no byłem już chyba, byłem raz w szóstej, czy już nie pamiętam. Tak dawno grałem, że już. O, ale to już chyba spalony, na pewno spalony. Do tego wolałem sobie Chicharito strzelić, no na razie na Chicharito nie mogę narzekać w moim tutaj klubie, więc na razie niech pogra sobie. Jeżeli ma przyjść prawdopodobnie do Bayernu Leverkusen w prawdziwym zespole, tutaj no na razie go zostawię. Nie narzekam na niego. Bardzo ładnie Juan Mata. Pierdyknij sobie. Ole to zrobił. No, groszek to jest groszek. Chicharito to... Mamy awans. No, myślę, że 30 minuta 2 do 0. Oby nie był tylko... Rage quit. No, powiem szczerze, że naprawdę, bałem się do lagi, bo opóźnienie tutaj pokazało u niego, ale nie jest tak źle, tutaj Chicharito po ziemi, po prostu piłka. Dawno takie bramki w ogóle nie śmieją, tak bardzo po ziemi, plasko. Nie, ale bardzo ładnie tutaj wysunął mu. Bardzo fajnie, Luke Shaw przegrywa, dzisiaj Luke Shaw tak, jak oglądałem mecz ze Sponzi, tak średnio, i teraz też. Też bardzo słabo, ale brama znakomita, naprawdę. Bystrow to był? Bystrow czy nie Bystrow? Kto to był? Nie był Bystrow, chyba Zirkow. Zirkow czy nie Zirkow? Teraz rozumiem. Czeryszew. No to co, no to jak już tak zrobimy, to może jakiś rajd przez pół boiska. I jebnięcie, o, albo to było odbicie, albo tak fatalnie Runej strzelił. Tak fatalnie strzelił, szkoda. Może tutaj Fellaini, ogólnie dzisiaj po raz pierwszy widziałem Fellainiego na ataku. Van Hal tak sobie ogólnie wymyślił. I naprawdę to jest dziwne, no ciekawe, zaraz sprawdzimy tutaj. No nie, w FIFA dla mnie no nie jest zwrotny. Na sprawy napadowe. Ogólnie grał chyba 15 minut jako napastnik. Wysunięty na dodatek. O, bardzo ładny, poczekajcie, bo tutaj Young, dograj. Bardzo ładnie, cofnij i... Oj, nabił. No, nie wierzę. Ach, ja nie wierzę. Tak przestrzelić, no. Valencia, ślicznie, Luis Antonio Valencia. Aj, i. Chułam. No, ślicznie Juan Mata. 3-1. Juan Mata 3-1. A kontynuując właśnie tutaj szóstka Fellainiego. No powiem szczerze, że no bardzo dla mnie nieudana ta sprawa. Ja bym, jeżeli naprawdę kupę Forsy, znaczy sprzedał Manchester Di Marie, nikogo nie kupił na jego miejsce, więc mają naprawdę kupę kasy. No szczerze wolałbym naprawdę znaleźć jakiegoś napastnika takiego do pomocy, ale takiego napastnika z prawdziwego zdarzenia, a nie tu właśnie defensora robić jako napastnika. No wiadomo, no wysokością i główkami rządzi tak Fellaini, ale jeżeli dopadnie go kilka zawodników. Chicharito! Oj, boję się tylko, żeby nie wyszedł mój gościu, bo po prostu po takiej bramka Chicharito. Nie mam pytań. Witaj szósta ligo. Przymusowo. Ależ wysunął tutaj Chicharito, huknął. Ładnie wkręci, tak, taką podkręconą puścił. No ciekawe, no na razie dzisiaj nieudany mecz, to konkretnie Manchesteru. Słabo moim zdaniem grał Depay. Ogólnie nie kleiła się ta gra, nawet Runejowi, co rzadko, chyba Mata tylko właśnie strzelec bramki pokazał coś i nic więcej. A tu, ależ tu De Gea, jakie parady nam tu De Gea wyczynia. Myślałem, że tutaj coś zmylę go. Aj, jedyma. No trochę, nie, dobrze, przepraszam, wszystko było dobrze. Javier tam powinien się tak wysyłać jak wtedy. Oj, nie.
zablokowany, tutaj był Juan i niestety no nie pomogło to. No i co? Rafael do Marco Sarojo, ten bardzo ładnie, o Jezu, żebym wiedział to do Runeja, no i czy jeszcze uda się coś strzelić? Nie mam pytań. Nie wiem, co zrobił Wayne Rooney, miał to być ładna finezja w okienko, a tu jednak psikus. 61% posiadania piłki. Też jestem zaskoczony. Powiem wam szczerze, że ja już bym coś pokombinował, bo to jest ostatni mecz sezonu, więc rzuciłbym Depaya też, żeby trochę pociorał. I chyba zmieniłbym, właśnie nie wiem, czy mam Persiego, nie, Falcao ma dużo siły za właśnie Juana Matem. Okej, okay. Trochę się pograło, tak, kombinacyjnie, zobaczymy co zrobi teraz Memphis. O, jeszcze gościu wyszedł, Boże, nie daj Boże, żebyś ty gościu wyszedł z meczu, bo to by naprawdę nie było miłe. Bardzo by nie było miłe. Dobra, to ja się napiję przez ten czas. Zobaczymy co będzie dalej. Uwała. To takie chyba specjalne to było. Oby nie. Oby po tych pięciu. O nie, też. Zaczynamy drugą połowę. Spotkanie jest bardzo. Zaczął grać. Zobaczymy, czy to się zmieni. Ładnie, jak to powiedzieli przedmówcy moi kochani, czyli Dariusz Pakowski, Włodzimierz Szaranowicz. A oni tutaj powiedzieli, że to może być ciekawa druga połowa. No, na pewno myślę, że jeżeli wykorzystam moich zgubnych zawodników, to może być ciekawie. Oj, tu Falcao się pokazał. Wygląda Falcao, jak się ogolił. W Realu oczywiście. W Realu. Nie wiem czemu, ale co do piłki nożnej nie lubię mówić słowa w Realu, bo ja myślę jako Real Madryt i też boję się, że wy tak nie myślicie. Chociaż Falcao próbował tutaj kombinacyjnej akcji główką, tak jak właśnie w Chelsea London, bo jest teraz w Chelsea London, jeżeli ktoś nie wie. I tam właśnie zmienił sobie fryzurę nie do poznania i ja go się nie poznałem naprawdę, jak oglądałem skróty meczów. Zobaczyłem, że Chelsea po raz kolejny przegrało, co jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo dużym zdziwieniem. O, ba, ba, ba. Nie wiem, co to było, ale zawsze spoko. Cheryshev tam walczył znowu. Aha. Depay teraz się rozpędza, no może wróci, ale nie. Depay to nie jest typowy obrońca, aha, to też, no nie udało się, aha, oj, bałem się, że, no dobra, Depay, ale się rzucili na Depaya teraz, Depay, oj, już nic chyba z tej akcji Depaya nie będzie, szkoda, że tak fatalnie podał do Runeja. Pierezucki tutaj gra nawet, no i Valencia, no najlepszy chyba obrońca skrzydłowy, ale teraz mam problemy i De Gea, bym wiedział kiedy wyjść. Depay. Będzie to zaraz. Depay. Och, chciałem go przejść. To było miłe, ale... Ale nie za ciekawo. Oj, sorry. To był mój ogromny, bo nie wiem czemu... Nie... O, nie zdążył. Po prostu klikłem podanie w tą stronę, żeby... Chciałem, żeby od razu piłkę przed siebie wziął i nie wiem jakim cudem opóźnienie wyszło. Co do podania, aha. Fellaini tak trochę spieprzył. Ale właśnie Fellaini nadaje się w to miejsce, a nie na napad. No niestety. Nie wyobrażam go sobie na napadzie w FIFA. Może go sprawdzimy. Sprawdzimy go. Nie wiem. Może jakiś ktoś wejdzie, jak będę mógł jeszcze zmienić to. Dam właśnie Fellainiego, dam na napad i sprawdzę. No dam, no nie będę ryzykował w tej minucie, bo jeszcze wszystko się może zdarzyć. Ale w ostatnich minutach właśnie meczu. Może, aha, Garcia.
ten Garcia nasz. O, o, jest szansa. Depay, 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 pokombinuj, pokombinuj, Depay. A nie, pokombinował. Dobra, teraz za niemoi się wszyscy ruszą, chociaż Smalling. To był faul, to brutalny, nabił się aż miło. Bardzo ładnie. Będzie żółta kartka tam dla Smallinga. To było brutalne, bardzo brutalne. A jeszcze niech trochę pograją, tak jak mamy grać. Może jakąś akcję zrobię. Potem będę chciał właśnie tylko dogrywać, tak jak właśnie w dzisiejszym meczu na... A, to nie było udane. Myślałem, że tutaj nasz Rooney ruszy do piłki. Będzie bieg, a tu dupa. Ale bardzo ładnie Falcao. Aha. Chicharito. Ach, myślałem, że hat-trick Chicharito. 15 minut do końca meczu. Tutaj jednak Smallingiem nie ryzykowałbym żadnych ślizgów. Kombinacyjna akcja, nie wiadomo jak wyszła, bo. Jest linia końcowa. No to co, może zróbmy tą zmianę. Dajmy trochę się rozgrzać tutaj. Co my tu teraz zrobimy? Rzućmy Fellainiego za Rooneya. Rooney słabo dzisiaj gra i może... Może tego Fera rzućmy tutaj. Pokombinujmy trochę. Pokombinujmy. Ciekawa zmiana, naprawdę bardzo defensywna zmiana. No ciekawostka, ciekawostka jak to wypali. Javier Hernandez. Znakomita wymiana. O, nie wierzę, nie wierzę Chicharito. Ale dostał piłę od Fellainiego po prostu. To jest jednostronne spotkanie. Bardzo ładnie, Mauron. Mauron do Falcao, kolejna piłka marzeń. Dwie piłki w przeciągu minuty podał do dwóch różnych zawodników. Naprawdę, no to Fellaini po prostu robi furorę przez te pierwsze minuty. No, no niestety Depay trochę nie postarał się. Spalony, ale i tak De Gea robi furorę. Ciekawe, bardzo mnie ciekawi właśnie jak Van Gaal dalej postąpi tutaj z De Gea. Czy po zakończeniu okienka, jeżeli zostanie w Manchesterze. Czekajcie, bo... No to kurczę, ten Fellaini kombinuje, ale myślę, że to byłoby dobre nagłówkę chyba on, bo... Na nic innego on tu się chyba nie nadaje. Oj, Depay teraz. Czemu się Fellaini cofasz? Aha, fajnie, Valencia, bardzo miła to było. Oj, teraz Rafael. Fajnie to wymyślił, ale zdąży. No, offside i to ogromny. Nie liczyłem akurat, że podał tutaj prosto do niego. Liczyłem, że tam do Chicharito tam bardziej w górę i to była szansa na bramkę. Tak, to 90 minut meczu i niestety Sirocco dostaje żółtą kartkę. Tutaj zabawę z Fellaini na ataku. No, tak udane. O, to nie byłoby zbyt brutalne takie odetchnięcie. No i dobra, sprawdźmy teraz. Tam jest Mauron Fellaini. Ale tak naprawdę, powiem szczerze, że... Dobra, nie mam pytań. Żałuję, że kamerki nie mam włączonej. Moja mina była bezsenna po prostu. Piłka centralnie uderzona na Fellainiego, tylko biec za nią. Widać, że jednak zero myślenia na temat akcji bramkowej. No niestety druga połowa, no nieudana, nieudana. Niestety te zmiany nie wyszły na dobre. Chicharito się cieszy, tak. Chicharito się cieszy, bo naprawdę chyba robi furorę.
pełni na nie zasłużyli. Zaczął Rooney, potem Chicharito, Mata i znów zakończył Chicharito. A no tak, Rooney tu zaczął to strzelanie. Ja myślałem, że Rooney nic nie strzelił dzisiaj. Myślałem, że Mata Chicharito, a tu jednak zapomniałem o tym biednym. A tutaj bramka byłaby też ładna, gdyby to uderzył. Ale naprawdę, jesteśmy w szóstej lidze, no i liczę, że z tej szóstej ligi nie wypadnę tak szybko, będę chciał iść dalej. Zawsze kasa będzie, może jakiś składzik się odpierdzieli. Na pewno nie będę kombinował z końcami. Jakoś chcę zarobić na swojej sprawie sam. To by było na tyle. Łapkujcie, subujcie, komentujcie i w poniedziałek kończę sprawy z garażem i wracam do porządnego nagrywania. Już tak dość więcej czasu będę właśnie oddawał nagrywaniu niż zabawami na podwórku. Jeszcze bramki wszystkie, żeście sobie prawie pooglądali. I to by było na tyle. To łapkujcie jeszcze raz i do następnego odcinka. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Bramka Chicharito na zakończenie. Pa, pa.